Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj, słuchaj, ponownie wyślę cię na kanał Mańka z Mini Cooperem, autkiem żony. Z tego względu, że tam obrobiłem końcówkę wydechu, która moim zdaniem była dobita strasznie. I od razu powiem, nie usunąłem wszystkich rys na maksa, czyli grube rysy zostały. Z tego względu, że ta końcówka tłumika wystaje dosłownie pół centymetra, a nie chciałem zjeżdżać tam do papieru 240, bo roboty mnóstwo, a efekt tak naprawdę byłby bardzo podobny. Jak nie taki sam, tyle że nie byłoby tam powiedzmy kilku grubych rys. Więc trzeba wiedzieć też moim zdaniem, kiedy odpuścić, żeby tą robotę sobie tak wyważyć, żeby nie zajechać się tak naprawdę, bo uwierz mi, że jakbym skoczył z papieru 240, byłoby co tam targać. Zacząłem od 400, to i tak się namachałem. Ja wiem, w tym filmie to będzie tak moment, wcale nie taki moment, żeby z papieru przejść z gradacji na gradację, trochę to schodzi, żeby później móc sobie to wypolerować. Najgorsza, słuchaj, z tego wszystkiego moim zdaniem to było wnętrze tej końcówki tłumika, z tego względu, że tam było grubo nagaru z rdzą. Naprawdę to, co było we wnętrzu, to była masakra. Zresztą, co ja ci będę marudził, zapraszam cię do obejrzenia tego filmu. Propozycja filmu pojawi ci się na końcu. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!